Niedziela Chleba jest to idea, aby w pierwszą niedzielę miesiąca, kiedy adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie pod postacią chleba, również zwrócić uwagę na ten chleb powszedni. Bo właśnie ten sam chleb jest jakby substancją, w której Jezus Chrystus umieścił swoje bóstwo. Ten chleb rozdajemy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Wpierw jest poświęcenie, potem nasi wolontariusze przed świątynią właśnie takie chlebki rozdają chętnym. Kto chce, składa przy tej okazji ofiarę. Ofiarę na Caritas. Ta ofiara potem jest przeznaczona na pomoc dla biednych, konkretnych rodzin, wielodzietnych. W tym roku zakupiliśmy ponad 40 plecaczków z przyborami szkolnymi dla dzieci właśnie z takich rodzin. No i właśnie jak sam chleb, powiedział brat Albert Chmielowski, być dobrym jak chleb. Właśnie jest to okazja, by się dzielić z drugim człowiekiem potrzebującym tym, co mamy. Przede wszystkim naszą modlitwą, miłością i darem. Jednocześnie chcemy uczulić na szacunek do chleba, gdzie w naszej polskiej tradycji zawsze chleb był całowany, podnoszony z ziemi z szacunkiem. Matka dzieliła go wpierw znacząc znakiem krzyża. Dzisiaj tak wiele chleba się marnuje. Wyrzucane są na śmietniki, a my chcemy, żeby ten szacunek chleba, który w takim trudzie jest zdobywany, często widzimy poprzez te burze, ulewy, gradobicie, kataklizmy, jest jednak darem. Dlatego ta idea bardzo pięknie służy potrzebującym, a jednocześnie tworzymy taką miłość wzajemną i szacunek do chleba. Szacz dziękuję, nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniali wolontariusze naszego Caritas. Pierwsza była w kwietniu i tak w każdą niedzielę. W następną miesiącu chcemy zrobić, żeby to była sobota chleba, dlatego że będzie festyn parafialny, jeszcze o tym nie mówimy, i będzie to chleb wypiekany z piekarni wojskowej, polowej. Więc też zapraszamy chętnych na to. To będzie chleb w sobotę dawany zamiast niedzielę, dlatego że wojsko tylko może wtedy zrobić.